Tak, Instagram się gromadzi, bo mam tutaj i Facebooka, i Instagrama kawałek dalej. Także dzień dobry, dobry wieczór. Ja nazywam się Aleksandra Frontczak-Wiś, jestem osobistą stylistką i dzisiaj witam Was na transmisji na żywo, która odpowie na pytanie, a właściwie ja odpowiem na pytanie, czy kolor musi być zawsze idealnie dobrany. Oprócz tego, że mamy tutaj jednocześnie Facebooka, Instagrama i na Instagramie to wideo będzie dostępne przez 24 godziny, natomiast na Facebooku ono sobie pozostanie tutaj na zawsze. Zastanawiam się, czy jeszcze nie wyciągnąć tego wideo stąd i nie wrzucić później na YouTube'a. Także jeżeli wrzucę na YouTube, to i oglądasz to, mówię teraz do osób, które by oglądały ewentualną powtórkę na YouTubie, daj proszę znać w komentarzu pod filmem, czy taka forma Ci odpowiada. Nie do końca idealna jakościowo, bo to jest tylko transmisja na żywo, po prostu pożarta z Facebooka. Także koniecznie, koniecznie dajcie znać. I zanim jeszcze zacznę odpowiadać na pytanie, czy kolor zawsze musi być idealnie dobrany, i w ogóle powiem Wam, dlaczego taki temat, bo to nie tak, że ja sobie tak wymyśliłam, bo dla mnie odpowiedź na to pytanie jest oczywista, ale nie dla wszystkich, jak się okazuje. To zanim zacznę, to chciałabym zaprosić Was na webinar. W poniedziałek, 2 września, widzimy się na webinarze, jak dobrać buty do jesiennych stylizacji. Rzuciłam do komentarza teraz na Facebooku link, a Instagram musi sobie kliknąć w opis mojego konta, czyli tak zwane bio. Oczywiście zanim zacznę temat merytoryczny, albo w międzyczasie, będę Was prosiła o to, żeby... coś tutaj się źle zaciągnęło na tym, no nieważne, w każdym razie link jest dobry. Będę Was prosiła, żebyście dały mi znać, z jakiego miasta jesteście, bo mamy już tutaj w sumie kilkadziesiąt osób i czy dobrze mnie widać, czy dobrze mnie słychać i z jakiego miasta jesteście. Lubię sprawdzać, kto najdalej mnie ogląda, także dajcie koniecznie, koniecznie znać. A ja już będę mówiła, dlaczego w ogóle taki temat i chciałabym, żeby ta transmisja na żywo dzisiaj była dosyć zwięzła i krótka, ponieważ ja mam tendencję do rozgadywania się i później do Was przez 40 albo 50 minut mówię, a tutaj chciałabym zrobić to szybciutko, ale oczywiście też będę odpowiadała na pytania, jeżeli się takowe będą pojawiały. Także, dlaczego taki temat? Bo ja mam tutaj taką ściągę, pan patrzcie, że nie zapomnij powiedzieć o webinarze. Dlaczego taki temat? Temat taki z bardzo prostego powodu. Mamy grupę na Facebooku Kod Stylu. W tej grupie użytkowniczki wrzucają swoje stylizacje, to znaczy stylizacje lub zapytania, albo czy na przykład taka sukienka będzie dobra dla chłodnego lata. No zadają różnego rodzaju pytania o to, czy kolorystycznie, fasonowo oczywiście też, czy kolorystycznie i fasonowo będą te rzeczy dla nich dobre. I bardzo często, a jeszcze zaznaczę jedną rzecz, że w grupie na Facebooku Kod Stylu nie ma generalnie jakiegoś hejterstwa, trollowania. Czasem się zdarzy, że ktoś tam na kogoś fuknie, albo źle coś zrozumie i się zrobi mała awanturka, natomiast nie jest to jakoś, nie ma tam takiego oceniania nieładnego. I to jest super. Natomiast bardzo często zbyt krytycznie, w mojej opinii, niektóre osoby podchodzą do stylizacji innych osób. I tak jak mówię, to nie są żadne czepialskie komentarze. Po prostu merytorycznie ktoś mówi, no ta sukienka to będzie lepsze dla jasnego lata, a nie dla chłodnego lata. No i właśnie ja bardzo często sobie myślę, no tak, teoretycznie tak. Natomiast no nie zawsze właśnie wszystko musi być idealnie dobrane. I tutaj ja już odpowiem na to, dlaczego nie zawsze musi być wszystko idealnie dobrane, to po pierwsze, a później powiem, jak sobie z tym radzić, żeby z tym nieidealnie dobranym jednak dalej wyglądać dobrze, bo jest na to pewien sposób. Zerknę tylko na Wasze komentarze. Florencja, wow, i Düsseldorf, i Wrocław, i Olkusz, i Austria. Katarzyna, wracasz do Warszawy. Dzień dobry z Wrocławia.
Dobrze, 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 dobrze. Ok, Żyrardów, witajcie, witajcie, witam Was bardzo serdecznie. Popatrzę jeszcze tylko skąd jest. No nie, to będzie głupia pozycja dla Facebooka, jak ja tak będę klikała. Dobra, to nie będę sprawdzała Instagrama, Instagram sobie później sprawdzę. W każdym razie, nie zawsze musi być kolor idealnie dobrany. Nie zawsze musimy wyglądać idealnie jak spod igły. I teraz dlaczego? Kolor to jest tylko jeden z elementów doboru naszego stroju, doboru naszej stylizacji, naszej stylówki. I oprócz tego koloru, ja to zawsze tłumaczę moim klientkom na analizie kolorystycznej, że oprócz tego koloru istnieją jeszcze inne aspekty ubrania. No i teraz na przykład, no ja mam dzisiaj na sobie sukienkę. Sukienkę, o, popatrzcie sobie taką sukieneczkę. Można by było powiedzieć, że ta sukienka nie jest dla mnie idealna kolorystycznie, ale mimo wszystko ją noszę. Zakładam ją i zakładam ją z wielką przyjemnością i noszę ją z wielką przyjemnością. Dlaczego? Ponieważ kolor, albo w tym wypadku zestawienie kolorystyczne, jest tylko jednym z elementów tego ubioru. Co mam na myśli? Idąc do sklepu, wybierając coś w sklepie, patrzymy oczywiście, moje pierwsze w ogóle takie obejrzenie tego, jak wchodzę do jakiegoś sklepu, to są kolory, bo one najszybciej przyciągają uwagę. Natomiast jeżeli chodzi o podjęcie decyzji, czy ja coś wezmę do przymierzalni, to później patrzę, oprócz koloru, patrzę na fason. Jak już fason przejdzie moją selekcję, czy ja to bym w ogóle chciała ubrać, to patrzę sobie na skład materiałowy. To, co nie wymacam ręką, co to jest tam za ubranie, to sobie sprawdzam na metce, czyli patrzę na metkę, to jest trzecie. Oczywiście patrzę też na metkę, ale cenową, czy w ogóle to jest coś, za co ja bym była w stanie jakąś tam kwotę zapłacić. I jeżeli te wszystkie cztery punkty są, i oczywiście to ubranie mi się podoba, tak? No bo jeszcze, no ale zakładam, że skoro jednak oglądam i poświęcam uwagę, to w ogóle mi się podoba pod względem takim subiektywnym. To biorę do przymierzalni. No i teraz, oprócz tego, że teoretycznie do sylwetki dobrze pasuje, to jeszcze może się wydarzyć tak, że po prostu nie będzie dobrze leżeć, czyli ubranie musi dobrze leżeć. Jak ono dobrze leży, czyli patrzę sobie do lustra, aha, kolor ładny, fason dobry, tkaniny takie jak, czy tam dzianiny, jak mi odpowiadają, ładnie leży, patrzę sobie do lustra, ale na przykład okazuje się, że jest niewygodne. Więc następnym elementem doboru ubrania jest to, że ono ma być wygodne, tak? To, że musimy się w nim czuć komfortowo, pod względem, wiecie, takiego, że nie tylko stanę w marynarce i w niej ładnie wyglądam, ale jestem w stanie w niej, nie wiem, zapiąć pasy w samochodzie, czyli wykonać ten taki o ruch. I jeżeli weźmiemy sobie pod uwagę te elementy, będzie ich 5, 6, 7, 8, bo może ktoś jeszcze coś dopowie, o czym ja teraz nie powiedziałam, ale jeżeli weźmiemy sobie te 6 czy 7 elementów, to ten kolor okazuje się być czasem taki, no może mniej, nie że mniej istotny. I teraz to, co mówię, od razu się wiąże z tym, i to jest w ogóle jedna z najważniejszych rzeczy, które ja odkryłam, wykonując analizy kolorystyczne. Zanim w ogóle zaczęłam wykonywać te analizy kolorystyczne, to ja nawet nie wiedziałam, że takie coś jest. To znaczy, że można tak usystematyzować kolory. I teraz kolory to przede wszystkim, powiedzmy, że mamy je wszystkie. Poczekajcie chwilę, bo miałam sobie wziąć akcesoria i zapomniałam, także dajcie mi moment, a ja już coś wezmę sobie. Biorę zupełnie przykładowe rzeczy. To są chusty, których ja używam do analizy kolorystycznej. Wzięłam takie, jak po prostu, żeby były różne kolorowe, ale te, które pierwsze z brzegu wisiały, więc nie będę się jakby bardzo przejmować tym, czy one faktycznie do mnie pasują, czy nie, ale możemy sobie wyobrazić, że niektóre tak, niektóre nie z tych. I teraz kolory, wszystkie, które mamy na świecie, możemy podzielić na cztery grupy. Cztery grupy. Pierwsza grupa to są takie kolory, w których my wyglądamy jak po prostu milion dolarów, że one są idealne, że one są po prostu no takie, że no nic lepszego już się nie trafi. I tych kolorów nie jest dużo. To znaczy, że każda z nas może ma kilka, kilkanaście takich odcieni kolorów. I na zasadzie takiej, że tak będziemy rozróżniać odcień, czy to będzie truskawkowa czerwień, czy pomidorowa czerwień. Czy to będzie, nie wiem, rubin, czy karmazyn.
tak? Będziemy dokładnie się zastanawiać, które są lepsze. I nie chodzi o to, że po prostu czerwony, tylko będziemy się zastanawiać nad konkretnym odcieniem koloru. Czy to będzie rudy, czy bardziej kasztanowy, tak? Jeden konkretny. To są takie kolory za $1 000 000. I ich, tak jak mówię, nie ma bardzo dużo. Później są kolory, w których wyglądamy po prostu dobrze, bardzo dobrze nawet, ale i one, te dwie grupy, czyli te kolory za $1 000 000 i te kolory, które są dobre, bardzo dobre, są w porządku, to są te kolory, których szuka się właśnie na analizie kolorystycznej. Na analizie kolorystycznej, czyli na przykład na takim spotkaniu, jak ze mną tutaj, tak, za pomocą takich chust się przymierza w ten sposób, o proszę bardzo, tak, przymierzamy kolory do twarzy i sprawdzamy, jak się w tym kolorze danym wygląda. I możemy założyć, że to jest mój kolor za $1 000 000, tak, że to jest wow moje, takie, że po prostu na analizie kolorystycznej przychodzisz tutaj do mnie, ja w Gliwicach jestem, jeżeli nie, jeszcze się nie znamy tak lepiej. Więc ja sobie tutaj w Gliwicach urzęduję, przyjeżdżasz do mnie, robimy analizę kolorystyczną i okazuje się, że to jest twój kolor za $1 000 000. Mamy taką groszkową, jabłkową zieleń, coś takiego. No i wykonujemy dalej tę analizę, i później się okazuje, że następny kolor, jak ładnie, może nie jest to takie $1 000 000, żebyśmy miały do wyboru tę samą bluzkę w tym kolorze i w tym kolorze, to weźmiemy ten, bo to jest to $1 000 000, ale ten możemy sobie wyobrazić, że nadal jest kolorem dobrym. Analizę kolorystyczną też można zrobić online, to znaczy wtedy się nie przykłada do twarzy takich chust, tylko przykłada się próbki kolorystyczne. Te osoby, które miały analizę kolorystyczną online, to już wiedzą, że to się takie próbeczki przykłada i ja na podstawie tych próbeczek sobie, czyli ktoś mi wysyła zdjęcie, ja mam próbki, tworzę próbki, ja i Alicja, która mnie wspiera w analizach kolorystycznych. No ale jedziemy dalej. I to są te dwie grupy, których szukamy na analizie kolorystycznej. Oczywiście w idealnym świecie byłoby tak, żebyśmy nosili tylko te dwie grupy. Nosili, bo nie wiem, czy panowie mnie raczej nie oglądają, nosiły tylko i wyłącznie te dwie grupy kolorystyczne, $1 000 000 i bardzo dobre. No ale niestety, jak zapewne wszystkie osoby, które miały analizę kolorystyczną, czy ze mną, czy z kimkolwiek innym wiedzą, to no, może się okazać, że jak już wiemy, że te dwa kolory, znaczy oczywiście ich jest dużo, tak, ale te dwa kolory to są nasze, po prostu te nasze dwie pierwsze grupy, to się okazuje, że jak później wchodzimy do sklepu, to owszem to wisi, ale jest poliestrowe, a my poliestru nie lubimy, więc idziemy dalej i się okazuje, że no ten jest, ale znowu nie wiem, nie ma rozmiaru akurat i po prostu w całej Polsce już nie ma i nie można nigdzie sprowadzić. Więc są jeszcze dwie pozostałe grupy, mam tutaj dwie chusty, dwie pozostałe grupy, i czyli mamy tak, mamy pierwszą, mamy drugą, ominę na razie tą trzecią i przejdę do czwartej. Czwarta grupa to jest ta grupa, w której wyglądamy fatalnie, że po prostu no, mogłabym powiedzieć niezdrowo, jedna z moich klientek powiedziała, że wygląda jak ziemniak, czyli generalnie skóra wygląda ziemiście, oczy są podkrążone, no w ogóle jest dramat na kółkach i możemy sobie wyobrazić, że to będzie taki kolor dla mnie, tak, że to będzie moja czwarta grupa. I teraz, co ta czwarta grupa oznacza? To oznacza, że tam są kolory, do których nie idziemy. To są kolory przyporządkowane do typów opozycyjnych, tak, czyli jeżeli na analizie kolorystycznej wychodzi mi na przykład, że jestem ciepłą wiosną, no i ciepła wiosna to będzie miała pierwszą, drugą grupę tutaj, a czwartą grupę będzie miała tutaj, to znaczy, że ja do tych kolorów nie podchodzę nawet. To jest po prostu zabronione, bo to są takie kolory, w których będziemy wyglądać, nie wiem, no właśnie niezdrowo, niefajnie, tak ciotkowato, może po prostu staro, może będziemy wyglądać blado, może będziemy wyglądać żółto. No różne mogą być przypadki. Wszyscy, którzy byli na analizie kolorystycznej, wiedzą, co to się dzieje z twarzą na analizie, jak testujemy całe spektrum kolorów. Czy na analizie online też całe spektrum próbek, więc tam nie idziemy, tak? Tu jest preferencyjne, a tu jest to, gdzie nie idziemy. No i właśnie, i jeszcze jest ta trzecia grupa, proszę, trzecia grupa kolorystyczna, która na analizie kolorystycznej, jak się przyglądamy, no dramatu nie ma, ale jak to mówią, tyłka nie urywa, tak? Tyłka nie urywa. Że gdyby na przykład się okazało, że wchodzimy do sklepu, no i wisi sobie taki piękny Barbie róż i ten Barbie róż, patrzymy sobie fason, no Boże fason, którym wyglądamy przepięknie i do tego jeszcze mamy na przykład materiał, który jest po prostu taki wygodny i oddycha, a nam właśnie zależy na tym, żeby oddychało, albo jest ciepło, a nam zależy na tym, żeby było ciepło i cena po prostu jeszcze w promocji, kupujemy to.
wrzucamy swoje zdjęcie do grupy Kod Stylu i mówimy: jestem ciepłą wiosną, kupiłam sobie taką bluzkę, sukienkę, cokolwiek. I teraz grupa zaczyna mówić: ale nie, bo to jest kolor lepszy taki zimowy, albo to jest kolor dla lata, albo coś tam. I zaczynamy wątpić. I teraz pamiętajcie o jednej rzeczy. Zawsze celujemy w tych kolorach znalezionych podczas testowania, czy samodzielnego, czy z analizą kolorystyczną, w pierwszą, drugą grupę. Do trzeciej zaglądamy, jeżeli się okazuje, że z tej pierwszej i drugiej no nie ma szans, żeby w danym momencie coś znaleźć, a nigdy nie idziemy do czwartej grupy. Nigdy nie idziemy do czwartej grupy, bo te kolory nas po prostu miażdżą. I teraz, mogłabym powiedzieć, że trzecia grupa to jest taka szara strefa, tak? To znaczy, że to nie jest ani na tak, ani na nie. Nie jest ani czarne, ani białe. Tu mamy białe, tu mamy czarne, a to jest szare. I teraz, czy powinnyśmy korzystać z tej trzeciej grupy kolorystycznej, z tej właśnie takiej szarej strefy? Tak. Powinnyśmy, ponieważ tak jak powiedziałam parę minut temu, kolor to jest tylko jeden z aspektów tego, co znaczy aspektów, które sprawiają, że kupujemy jakieś ubranie, że później je nosimy. I dalej idąc, tak samo jest z zestawieniami kolorystycznymi. Analiza kolorystyczna, wynik, czyli typ urody, mówi nam o tym, co mamy nosić przy twarzy najlepiej, ale też mówi nam o tym, jakie zestawienia kolorystyczne powinnyśmy robić. Czy raczej powinnyśmy wykańczać swoją stylizację w takich jasno-średnich kolorach, czy średnio-ciemnych? Czy powinnyśmy raczej, jeżeli już możemy taki mocniejszy kolor przy twarzy nosić, to czy my go możemy zestawić z innym, mocniejszym, czy raczej takie kolory to tylko mieszamy już z szarością i z granatem i z beżem, z innymi uniwersalnymi kolorami. I zdarza się też tak, że właśnie mamy takie kolory, które no, nie są nam idealne przy twarzy, tak, że nie są super ekstra, są akceptowalne, że nie robią nic złego, nie wyglądają super, ale nie robią nic złego. Ich też możemy używać na dole sylwetki. Chociaż ja przyznam szczerze, że mi się czasami zdarza nawet ubierać, chociaż ostatnio tego, może inaczej, zdarzało mi się w ramach kombinacji i testowania różnych rzeczy na samej sobie, zdarzało mi się, żeby nosić kolory spodni, które są zupełnie niepasujące do mojego typu urody, czyli mogłabym powiedzieć, że z przeciwległej, z tej opozycyjnej grupy kolorystycznej. I niestety, oczywiście ja byłam w stanie to ograć, to znaczy, że powiedzmy tą czwartą grupę dałam tam na dół, a do tego dołożyłam, no może nie dokładnie to, no ale to wiecie o co chodzi, jest tutaj przykłady. Dołożyłam sobie do tego taki kolor po to, żeby przy twarzy było super, żeby było ładnie, albo nawet lepiej, no to by powinno być milion dolarów, a to ten przecież był milion dolarów, więc przy twarzy było milion dolarów, na dole były te, które nie są takie ekstra. Minus był tylko takich zestawień, że ciężko później do tych spodni, które są totalnie opozycyjne, dobrać coś z tych moich dwóch pierwszych grup, czyli z tych milion dolarów kolorów i tych bardzo dobrych. I generalnie nie polecam, bo to później sprawia, że ja noszę jakieś spodnie dwa razy w sezonie, a uważam, że to nie jest, czyli z jakąś, nie wiem, dwoma, trzema bluzkami i to jeszcze nie są moje ulubione zestawienia kolorystyczne. A ja coraz częściej jestem, przekonuję się na własnej skórze, że lubię, kiedy mam miłość do moich zestawień, miłość do tego ubrania, które noszę, że coraz mniej mi się chce chodzić w niewygodnych ubraniach tylko dlatego, że pięknie w nich, nie wiem, tyłek wygląda, albo że w tych butach to noga ekstra wygląda, ale jak ja cierpię, to no nie, coraz mniej mam zgody w sobie, żeby się tak torturować po prostu w... Albo na przykład, nie wiem, ubrać za obcisłą sukienkę i później wciągać brzuch, bo jak się najadłam, to mi to po prostu się zaokrąglił i to jest dyskomfortowe i później wchodzę na wciągniętym brzuchu. Bez sensu. Także przechodząc od tego, co mówiłam, do tych kolorów z powrotem, po prostu trudniej jest dobierać kolory do tej czwartej grupy, tak żeby nasze były dobre przy twarzy. Czyli pamiętajcie, podsumowując, ja zaraz zerknę sobie, co wy tutaj do mnie piszecie, bo widzę, że piszecie, ale
Ale nie, nie tak, zaraz będę patrzeć. W każdym razie pamiętajmy o tym, że mamy, nie zawsze musimy być idealnie dobrane. Czasem powiedzmy, jesteśmy chłodnym latem, a ubierzemy się jak chłodna zima. I oczywiście, obiektywnie rzecz biorąc, można powiedzieć, to mogłoby być jaśniejsze, bo chłodne lato powinno mieć jaśniejszą kolorystykę. To jest dla chłodnej zimy, albo może inaczej. Chłodne lato się ubrało tak jak jasne lato. I oczywiście jest to może trochę za jasne, może nawet troszeczkę za mdłe, ale na pewno nie jest to. To jest dalej jakby poruszanie się w tej, pamiętacie, trzeciej grupie kolorystycznej, czyli w tej takiej szarej strefie. A nie jest to wchodzenie w przypadku chłodnego lata, nie wiem, w zgniłą zieleń, rudy i nie wiem, i sraczkowaty brąz. Także pamiętajcie o tym, że dopóki się poruszamy w tych grupach, gdzie mamy pierwszą, drugą grupę, czyli nasz typ urody, nasz typ opozycyjny, nie opozycyjny, co ja mówię, siostrzany, czyli ciepła wiosna ma ciepłą jesień w typie siostrzanym, czyli to mamy przeważnie, to te dwa typy robią urody, robią nam właśnie te dwie pierwsze grupy. A ta trzecia grupa to jest przeważnie nasza pora roku. Czyli jeżeli ciepła wiosna ma ciepłą jesień i to daje jej to, to inne typy wiosenne, czyli czysta wiosna, jasna wiosna dadzą mi tą szarą strefę. To oczywiście nie zawsze tak musi być, bo mogą to być kolory też więcej jesienne, ale na pewno nie będę wchodziła, ta trzecia grupa rzadko nie będzie, znaczy nigdy nie będzie zapożyczona z typu opozycyjnego, czyli właśnie z tej czwartej grupy. Czy to jest wszystko jasne? Dajcie mi znać, ja zrobię łyka wody, zerknę na komentarze, albo wy komentarze, nie wiem, czy się zerka na komentarze, czy w komentarze, no nie wiem. O, jest pani Anna, która była dzisiaj u mnie na konsultacjach, cudownie, dzień dobry, dzień dobry. Katarzyna pisze, że wraca w połowie września do Polski i że Łódź i że dobry wieczór. Kartuzy oglądają. Justyna pyta, jak wygląda analiza kolorystyczna online. Wygląda w ten sposób. Można wejść na stronę kodstylu.pl. Karolina, jeżeli jesteś, wrzuć proszę w komentarzu do tego pytania odpowiedź z linkiem do strony. Analiza kolorystyczna online polega na tym, że robi się zdjęcie sobie on face, bez makijażu, w dziennym świetle, na białym tle, czyli na białej ścianie. Niektórzy jak nie mają białej ściany, to dostaje na tle ręcznika albo prześcieradła albo czegokolwiek innego. I te zdjęcia do nas przychodzą, my je sprawdzamy, czy one są dobre jakościowo, to znaczy nie robimy analizy kolorystycznej do momentu, kiedy to zdjęcie nie jest dla nas satysfakcjonujące. I zdarzało się już tak, że turlałyśmy się ze zdjęciem od klientki przez miesiąc, zanim je przyjęłyśmy. Nie pozwolę sobie na to, żeby przyjąć jakby zdjęcie, które według mnie jest przekłamane, a to przeważnie widać, kiedy ono jest przekłamane, a osoba, która je robi, musi widzieć, że tak, to jestem ja na tym zdjęciu, to znaczy patrzę do tam, nie wiem, telefon czy jakiś tam komputer i patrzę, tak, to jestem ja, a jeżeli na przykład wyglądam, o Boże, tak żółto na tym zdjęciu, a normalnie taka żółta nie jestem, czy tam różowa, czy tam blada, czy tam opalona, no to wtedy robimy to zdjęcie jeszcze raz. Wtedy my, jak dostajemy już to zdjęcie, wrzucamy to wszystko w program graficzny, znaczy wrzucamy, to jest za dużo, robimy pojedyncze zestawienia z próbkami, czyli w różne kolory. Później to wszystko układamy w zestawy, później to wszystko wrzucamy w prezentację i tą prezentację otrzymuje się od nas wraz z wynikiem analizy kolorystycznej online. I są dwie wersje analizy. Jest analiza podstawowa i rozszerzona. Podstawowa się kończy właśnie na tym, że się dostaje prezentację. Tam strzałkami są wskazane dobre kolory, ale nie ma wytłumaczenia tego procesu. A wiele osób potrzebuje tego wytłumaczenia procesu i wtedy wykupuje się tak zwaną analizę kolorystyczną rozszerzoną, czyli z rozmową godzinną ze mną przez Skype albo jakiegoś Messengera, tak żebyśmy się po prostu mogły widzieć, bo to zawsze jest taka namiastka spotkania, a nie tylko rozmowa telefoniczna. No i rozmawiamy na temat, ja omawiam tą prezentację, czyli jakby pokazuję, co sprawia, że wynik jest taki, a nie inny. Dobrze, a skąd analizy online wziąć takie próbki? A, no to właśnie my sobie tworzymy takie w programie graficznym, tworzymy sobie takie próbki. Co jest opozycją do zgaszonego lata? Do zgaszonego lata jest czysta wiosna.
Zawsze, jeżeli jesteśmy zgaszone, to coś czyste jest w naszej opozycji. Jeżeli powiedzmy mamy zgaszoną jesień, zgaszone lato, to czysta wiosna i czysta zima są opozycyjne. I teraz do jesieni jest zima, bo tu jest zgaszone i ciepło, a to jest czyste i chłodne. Czyli jeżeli są dwa typy ciepłe, to dwa typy chłodne są opozycją. Słyszałam, że Lidia pisze, słyszałam, że można zebrać tkaniny, które ma się w domu, niezależnie czy to ubrania domowników lub ręczniki. Tak, można jak najbardziej, czyli tak jak ja mam tutaj te tkaniny takie, którymi robię, to można w domu sobie zrobić samodzielnie analizę, oczywiście we własnym zakresie, tylko trzeba tych próbek mieć dosyć sporo, to nie tak, że jakieś tam 5 odcieni i to wystarczy, tylko trzeba mieć tego więcej. I na podstawie teorii, zresztą w książce mojego, to fajnie brzmi, książce mojego autorstwa Ubierz się w kolor, tajniki analizy kolorystycznej, która teraz przychodzi lifting, słuchajcie, przychodzi lifting, ale lifting treści też, jesteśmy na finale składu, naprawdę do tydzień ona pójdzie do druku, także myślę, że za około miesiąc będę miała dla Was książkę odświeżoną, drugie wydanie Ubierz się w kolor i tam jest dokładnie, w odświeżonej wersji jest dokładnie opisane, jak zrobić sobie samodzielnie analizę kolorystyczną. Nie jest to proste, naprawdę, od razu mówię, że nie jest to proste, ale można to zrobić, jeżeli ktoś nie ma ochoty płacić albo nie ma możliwości, żeby zrobić sobie analizę z kolorystą, ze stylistą, no to wtedy można samemu, jak najbardziej. Justyna pisze, według mnie ciepła lub ciemna jesień. Nie wiem do czego to. Jeżeli to jest pytanie do tego zgaszonego lata, to Marta Jasek ma jak najbardziej słuszność, czyli ta czysta wiosna. A jak z ciepłą wiosną? Czy góra ciuchów może być czarna? Nie. Ciepła wiosna jest generalnie jasną porą roku, więc nie za wiele. Może już lepiej, jakby to była gorzka czekolada albo jakaś butelkowa zieleń, ale czerń nie. Katarzyna pisze, że wszystko jasne. Małgorzata pisze, że na razie jasne. Katarzyna pisze, że dopiero dotarła i tak można oglądać od początku. Monika pisze, że spróbowała sama ustalić swój typ, ale jej się nie udała, sprawia to trudność. Tak, bo to jest trudne. Dużo łatwiej jest, jak ktoś nas poprowadzi. To jest naturalne. Można się samemu nauczyć różnych, nie wiem, jakichś, nie wiem, praw matematycznych, ale łatwiej jest, gdy ktoś nam to wytłumaczy. To jest naturalne, dlatego uczą nas inni ludzie, a nie uczymy się sami. Marysia mówi, że jasne jak słońce, wspaniale Marysiu, Aleksandra z Katowic pozdrawia, Nowy Sącz pozdrawia, co my tu mamy, czy można poprzez analizę kolorystyczną online, bez analizy, bez Skype'a? Nie rozumiem, czy można poprzez analizę kolorystyczną online? Bez analizy przez Skype'a, bardzo dużo dowiedzieć się o kolorach, czy potrzeba jeszcze analizy przez Skype'a. Analizy przez Skype'a się nie robi, analizy się robi wcześniej, na Skype'ie się omawia. Także mam nadzieję, że to jasne. Dagmara czeka na wyniki analizy online, jestem bardzo ciekawa, czy potwierdzą się moje... A wiesz co Dagmara, ja Ci powiem jedną rzecz, daj mi tylko zerknę sobie do Asany, czyli do... Tak, mam do sprawdzenia mam Twoją analizę, czyli... No dziś już nie, bo dziś już późno, ale wygląda na to, że jutro się za nią zabieram. Jest już wszystko przygotowane, muszę tylko sprawdzić jak wygląda, no i kiedy sprawdzę i będę się zgadzać, to momentalnie dostajesz wynik. Także jest szansa, że jutro będzie. Joanna pyta, jestem chłodnym latem, czasem korzystam z kolorystyki chłodnej zimy, ale mam ukochany rudy płaszcz, który uwielbiam, jest spoza mojej kolorystyki. Co dziwne, wszyscy mi mówią, że dobrze w nim wyglądam. No tak może być, trudno mi się odnieść do czegoś, czego nie widzę na własne oczy. Mnie nieustannie intryguje, pisze Paulina, skąd w palecie chłodnej zimy żółcie? Wygląda w nich tragicznie. Żółcie, no cytrynowe żółcie i też pamiętajcie o tym, że paleta dla jakiejś tam chłodnej zimy jest stworzona dla jakiejś tam chłodnej zimy. Jedna chłodna zima, przychodzi mi do głowy jedna moja koleżanka, która jest chłodną zimą i wspaniale wygląda w limonkowej żółci, naprawdę, po prostu wygląda świeżo, promiennie i tak radośnie, a Paulina może być tak, że nie. To nie jest tak, że jesteśmy jakimś typem, to wszystkie kolory muszą nam pasować. Pamiętajmy o tym, że to nie jest, analiza kolorystyczna to nie jest dla mnie skalpel, tak? To nie jest jakaś precyzja taka super ekstra.
No i tak, dobrze. Czyli wygląda na to, że odpowiedziałam na pytania. Czy jeszcze jakoś mogę Wam coś podpowiedzieć, bo będę kończyła. Idealnie miałam pół godziny i mamy 1,5 minuty do pół godziny. Także pamiętajcie, nie zawsze musimy być idealnie dobrane. Mamy cztery grupy kolorystyczne, z których możemy skorzystać. Milion dolarów, bardzo dobrze, szara strefa, inaczej nazywając, ujdzie w tłoku, no i typy opozycyjne, czy tam nie idziemy. I to jest jakby najważniejsza, ta jest najważniejsza, żeby tam po prostu nigdy nie iść, bo korzystając z tego, będziemy wyglądać albo przefantastycznie, albo po prostu poprawnie. Także ja na dzisiaj. Sylwia pisze jeszcze, patrzę, coś tu pisze, a ja już się będę z Wami żegnała. Przynajmniej z Facebookiem, bo do Instagrama muszę zajrzeć, czy tam jakichś pytań nie ma, a nie mogę tak, bo będziecie oglądać, nie wiem, mój dekolt albo pachę, bez sensu. Sama jestem ciekawa, jak będzie u mnie, bo im więcej przeczytałam książek, tym mniej wiem. No to testuj, nie czytaj. Nie, Sylwia, nie czytaj, testuj. Jeżeli ta tematyka dzisiejsza Wam przypadła do gustu, bardzo Was proszę, udostępnijcie. Myślę, że każdy, kto chociaż trochę zna się na mediach społecznościowych, wie, że ja niestety nie jestem w stanie dotrzeć nawet do wszystkich moich fanek, fanów, czyli do mojej społeczności. Wasze udostępnienia pozwalają mi docierać do większej ilości osób, co oczywiście przekłada się na to, że coraz więcej osób, coraz więcej kobiet, coraz więcej wie o stylizacji, czyli dzięki Wam inne kobiety będą się ubierały lepiej, bo Wy zapoznacie je ze mną, a dla mnie to oczywiście jest możliwość rozwijania mojego biznesu. Także dajcie proszę łapkę w górę, dajcie lajka, dajcie cokolwiek, co tam może być, mogą być nawet groźne minki. W każdym razie zareagujcie na to wideo. No i oczywiście, jeżeli Wam się podobają te treści, to będę bardzo wdzięczna za udostępnienie tego na Facebooku, a do Instagrama to ja zaraz tam coś powiem. W każdym razie dziękuję Wam bardzo. Marta pisze, że dziękuję. Elżbieta jeszcze pyta, jeśli podczas Twojej analizy kolorystycznej, polecam, dziękuję bardzo, wyszła zgaszona jesień, to w jakich jasnych neutrali szukać? Ciepłe beże, takie szaro beże, taupe tak zwany, czyli taki kamienny brąz, taki bardzo jasno szaro-oliwkowy i no beże, generalnie, jeżeli jasne, neutralne, to beże, może jakieś takie śmietankowe biele. Marlena Frontczak, dzień dobry, bardzo mi miło, dziękuję, dziękuję Małgorzacie, dziękuję Kasi, dziękuję Marysi, miłego wieczoru również. Monika pisze, ja podobno jestem jesienią i mam za dużo niebieskiego w szafie. To zależy jakiego, no to nie jest tak, że jesień nie może nosić niebieskiego. Justyna, dziękuję również. Jakie są neutralne kolory dla jasnej wiosny? Beże i biele, tak bym powiedziała. I jasne, szaro się trochę gorzej, lepiej śmietankowe biele, ekri, mogłyby być takie bardzo, bardzo jasne marcepanowe, żółcie, takie bardzo, bardzo jasne, ale beże tak naprawdę są najlepsze. A co, jeżeli jestem bardzo opalona jak na siebie, a cały rok jestem bledziutka, to nie zamiesza to w analizie kolorystycznej? Nie powinno. Jeżeli ja będę widziała, że ta opalenizna jest za mocna, to po prostu odmówię Ci usługi. Ja, uwierz mi, ja nie pozwolę sobie na zrobienie czegoś, co sprawi, że zarobię na Twojej analizie kolorystycznej, a później będę się wstydzić po kontach. Mogłabym tak, mogłabym po prostu odmówić analizy. I to jeszcze mi się nie zdarzyło. Po prostu długo się czasami turlamy z tym tematem. Albo jeżeli czujesz, że naprawdę wyglądasz jakoś bardzo nienaturalnie, to po prostu poczekaj, zrób sobie 3 peelingi przez 3 tygodnie i spotkajmy się za miesiąc. Tola, świetne spotkanie. Dziękuję bardzo. Inspiracje, dziękuję, dziękuję. Także jeszcze raz przypominam, pamiętajcie o webinarze. Webinar 2 września i udostępniajcie live'a, udostępniajcie, będę bardzo, bardzo wdzięczna i inne kobiety też będą Wam wdzięczne. Nie bądźcie takie, podzielcie się z wiedzą z innymi. Kończę, miało być 30 minut, jest 33, także i tak nieźle jak na mnie. Buziaki, dobrej nocy. Już.